Arkadiusz Zgorzelski, czyli Arek Kocik, został ostatnio odsunięty od programu Królowe Życia i chciałam się ciebie zapytać, no bo tam w ogóle wyszło bardzo dużo nieprzyjemnych sytuacji związanych z jego życiem prywatnym. Czy ty uważasz, że takie osoby w ogóle powinny brać udział w różnego rodzaju programach? No naturalnie, że nie. Tak. To uważam, że absolutnie takie osoby nie powinny brać udziału w programach, ponieważ programy tego typu kreują nam gwiazdy. No i później na tych gwiazdach się wzorujemy. No właśnie, i teraz tak sobie pomyślałam także, że niektórzy uważają, że Dagmara została wykreowana na gwiazdę, chociaż no, ma swoje za uszami. Wiesz co, ciągle wracamy do Dagmary. Trudno. Ja uważam, że Dagmara ma jakby osobowość, no a że została wykreowana na gwiazdę, to w ogóle nie podlega dyskusji naturalnie. Myślę, że większość bohaterów z Królowych Życia jednak dostały dużą dawkę fejmu, dużą dawkę promocji. No i każdy sobie radzi tak jak potrafi z tym. Czyli co, można na przykład trochę to powiedzmy rozgraniczyć, że twoim zdaniem jakieś błędy młodości, powiedzmy, można wybaczyć, a innych nie? Wiesz co, no myślę, że tak. Natomiast ja nigdy nie byłem za promowaniem po prostu no, przestępców, kryminalistów, no i jeszcze jakichś tam innych, słuchaj.